sponsorem programu są Militaria.pl. Leci, leci. 5, 4, 3, 2, 1, zaczynamy. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj po nieco dłuższej przerwie wynikającej z mojego stanu zdrowia ponownie przyjaciel naszego kanału Marek Meissner. Witam cię serdecznie, Marku. Dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry Państwu. Marku, ja czytając ostatnio rosyjską prasę, robiąc sobie prasówkę, to mam wrażenie, że ilość już taka nawet oficjalnie podawana przez Rosjan tych ataków na infrastrukturę przemysłową, ataków dronów, o której sami Rosjanie informują, że ich jest zestrzeliwane kilkadziesiąt na właśnie infrastrukturę przemysłową Federacji Rosyjskiej. Co my obserwujemy? Czy to jest plan wcześniej zaplanowany, czy może jakaś taka już chaotyczna próba Ukraińców, żeby odnieść jakikolwiek sukces na froncie? No to trzeba zacząć od tego, ile tak naprawdę tych dronów tam leci. Mamy takie filmy, z których wynika jednoznacznie, że rosyjski żołnierz nie trafił drona FPV z odległości dokładnie 4 metrów, natomiast 2 metrów trafił, a ponieważ on miał duży, ponieważ granat miał spory promień rażenia, to co prawda z drona nic nie zostało, ale z żołnierza też. Także o co chodzi? O to chodzi, że tak jak rozmawiałem z kolegami, którzy mają w swoim życiu, a do tej pory być może epizod snajperski, to mówili tak, trafić drona z broni ręcznej jest bardzo trudno, nawet jeżeli jest to snajper, i zestrzelić takiego drona jest też bardzo trudno. Do czego pije? Ano pije do jednej rzeczy. Ze względu na to, że jak wszyscy pamiętamy, Związek Radziecki potęgą był i chciał być również potęgą militarną, to musiał się przystosować do tego, że jego infrastrukturze przemysłowej grozi kontruderzenie, zwłaszcza jądrowe, ze strony Stanów Zjednoczonych. No to co robił Związek Radziecki, skoro SDI nie było, nigdy ich nie było na to stać i zawsze musiał się liczyć z tym, że Amerykanie będą celniejsi? Rozpraszał przemysł. Rozpraszał przemysł i teraz to, co było kiedyś wielką zaletą, staje się wielkim problemem. Dlaczego? Dlatego, że nie ma artylerii przeciwlotniczej, zarówno lufowej, jak i rakietowej, która by mogła tak rozproszony przemysł, istotny dla całej infrastruktury Rosji w tej chwili, ocalić przed atakami dronów. No bo ile by trzeba było? Ja sobie policzyłem, tak jako przeciwlotnik sobie siadłem, policzyłem, że na sam rosyjski przemysł petrochemiczny, żeby mniej więcej stworzyć tam zabezpieczenie przeciwdronowe, to trzeba by było 80 baterii. Dużo, nie? No a tego właśnie Rosja nie ma, bo jeszcze trzeba zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną, trzeba jeszcze zabezpieczyć te jednostki na froncie, prawda? No to umówmy się, że obrona przeciwlotnicza może się składać, tak jak w 1942 roku, z pick-upa rosyjskiego, na którym się umieści 4 razy 12,7 i się strzela w niebo, mniej więcej się trafi. No Rosja nie wymyśliła, tu taka mała gwiazdeczka, Rosjanie nie wymyślili pocisków samorozcalających do kalibru, do rosyjskiego półcala, a tymczasem my takie rzeczy do Browningów mamy, do Browningów HB2 i to wymyśliła firma Nammo, skądinąd nam wszystkim znana. Także gdybyśmy zaczęli produkcję tego, a z tego co ja wiem, to rozmowy z Nammo były, to mielibyśmy taką fajną amunicję przeciwdronową. Dlaczego? Bo pokrycie sektora, po którym leci dron przy pocisku samorozcalającym, to jest tak jakby strzał z takiej gigantycznej śrutówki. Żaden dron tego nie wytrzyma. No ale Rosjanie tego nie mają, no i tracą. I teraz pytanie, jak to wygląda obecnie? Ano wygląda to obecnie tak, że od, tutaj sięgnę do swoich notatek, od początku 2024 roku obiekty infrastruktury energetycznej w całej Rosji, od początku 2024 roku co najmniej 12 zakładów naftowo-gazowych
rafinerie, składy ropy i terminale gazowe w obwodach briańskim, kurskim, wołgogradzkim, jarosławskim, leningradzkim oraz w kraju krasnodarskim i Petersburgu. No to Marku, od razu nasuwa się pytanie, bo wymieniłeś jeden okręg, mówię tu o leningradzkim, no i z czego to wynika? Czy te drony rzeczywiście przelatują przez część Federacji Rosyjskiej, czy mamy jednak do czynienia z zorganizowanymi grupami na terenie Federacji Rosyjskiej? Ja bym spojrzał na to tak. Rosja dużą jest, ale z drugiej strony, jeżeli się przyjrzymy temu, jak skonstruowane były te drony, mamy film o ataku drona na Riazań teraz, w tej chwili, na tą rafinerię. To jak ten dron wygląda? Przyglądałeś się? To jest tak jakby kopia TB2, prawda? Dokładnie. Jest takie fajne określenie w rosyjskich mediach, dron typu samolotowego. Tak to dokładnie określają. To znaczy, że to jest dron dalekiego zasięgu. Relatywnie nieduża głowica, sporo paliwa, sporo na sam układ naprowadzania. Zobacz, jak jest zrobiony ten układ. To nie jest zwykły układ inercyjny, bo ten dron zawraca, mija rafinerię, zawraca i dopiero uderza w cel. Czyli coś tam jeszcze dodatkowego włożono, no co ułatwia w tym momencie atak. Czyli ja bym tutaj powiedział, że Ukraińcy może perpetuum mobile nie wymyślili, ale wymyślili taki sympatyczny dronik, który może sobie daleko latać i rozwalać punkty infrastruktury krytycznej. I teraz tak, to nie jest nowa sprawa. Trzeba przypomnieć naszym widzom, że pierwsze ataki na rosyjską infrastrukturę paliwowo-energetyczną miały miejsce w maju 2022 roku. Że pierwsze bardzo prymitywne drony, jak PD-1, uderzały w czerwcu 2022 roku na rafinerię nowoszaktińską w Rostowskim, w rostowskiej oblasti, że były duże ataki na rafinerię ropy naftowej Ilski w kraju krasnodarskim, przy czym te ataki były dwa i oba były trafne. I tu ciekawa sprawa, bo Rosjanie w ogóle nie przyjmowali do wiadomości w 2023, że to są drony. Tam były takie ciekawe hipotezy na ten temat, że Ilski rozwalili sabotażyści, którzy potem się wycofywali rurociągiem. No to tak powiedziałbym, takie ciekawe, ale no w każdym razie te uderzenia były i moim zdaniem te uderzenia z 2022-2023 to było takie wypracowywanie taktyki. W tej chwili pamiętaj, że my mamy nie tylko uderzenia na sam tutaj przemysł rafineryjny, ale też mamy na infrastrukturę przemysłową tu mamy Żeleznogorsk na przykład, gdzie uderzono na zakłady, które się zajmują tak naprawdę, słuchaj, produkcją stali specjalistycznych, to znaczy surowca do produkcji stali specjalistycznych, i w tym momencie nie wiemy, jak to wpłynie na tak zwany rosyjski wysiłek wojenny, bo to, co jest w Żeleznogorsku robione jako półprodukt, to się potem zamienia w stal pancerną. Także ale mamy też przecież, Marku, atak problem. Na Taganrog, zakłady na lotnicze. Taganrog, dokładnie, tak, zakłady lotnicze, tego, właściwie zakłady remontowo-lotnicze i trafienie następnego A-50. Przy czym, dzisiaj się potwierdziło, że jeden uszkodzony. No a ten w Maculiściach, który został uszkodzony w lutym zeszłego roku, to w ogóle jeszcze nie poszedł do naprawy. A to, co ja znalazłem, to były takie wspominki, że prawdopodobnie uszkodzona jest struktura centropłata, co w ogóle by wyjaśniało, dlaczego on nie poszedł do naprawy, a no dlatego, że to jest praktycznie złom. Że tutaj, jeżeli jest uszkodzona struktura centropłata, to samolot trzeba rozebrać, wymienić całe skrzydła razem z centropłatem, to już się po prostu nie opłaca. To już wymontować wszystko, włożyć do nowego, tylko właśnie z tym włożeniem do nowego to jest różnie. Dlaczego? A50 zmagazynowanych tak naprawdę jest dwa.
i podobno następne dwa w postaci części. No i ja myślę, że przynajmniej jeden już z tego głębokiego składowania wyjęto. Pozostał drugi i jakieś tam części. Pytanie, czy z tych części da się złożyć jeszcze cały samolot, bo to jest też dobre pytanie. A poza tym atak. Widzisz, hangar w Taganrogu miał betonowy dach. Betonowy dach, który mógł wytrzymać uderzenie bombą 250 kg. No ja cię przepraszam. No w tym momencie to ten dron powinien się roztrzaskać, tam powinny być rysy na tym betonie. Okazuje się, że on do hangaru wpadł, co oznacza, że on trafił na jeden z 12 lukarnów w tym suficie betonowym, które później dodano, bo się ataków nie obawiano. Czyli jeżeli on rozwala lukarn i wpada do środka, to znowu celność. Coś tam jest w tym, jakiś układ jest, prawda, w tym dronie. No ale mamy tutaj taką kampanię, która ma już przeszło 2 lata. I ta kampania jest jednoznaczna, ta kampania zmierza do tego, żeby jak najwięcej z tych rafinerii wyłączyć, tak jak rafineria należąca do Norsi, prawda, czy Ługa, zakład przetwórstwa kondensatu gazowego. Teraz same metody ataków. Co jest atakowane? No każdy sobie powie, no rafineria, nie? Nie. Atakowane są poszczególne, najbardziej krytyczne części rafinerii, na przykład kondensaty, prawda, strefy kondensatów, na przykład ten, czyli kondensatory, na przykład przepompownie. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko chodzi na zachodnim sprzęcie. Większość to są na przykład pompy, to na przykład jest Siemens. Siemens się z Rosji wycofał, części można kupić na szarym rynku. Ktoś sprzeda, na pewno, za bardzo dużą kasę. Tylko, że teraz rafineria w Ułudze miała działać po miesiącu, a w tej chwili nie rozpoczęto nawet napraw. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie został całkowicie zlikwidowany dział pomp. Teraz trzeba to wszystko trzeba kupić, zainstalować. 6 miesięcy minie, a w niektórych przypadkach w ogóle nie da się tego zrobić. No, towarzysze chińscy spieszą z pomocą. Ale to jest cały ciąg technologiczny. Nie weźmiesz chińskich pomp, wyjmiesz, włożysz cały moduł chiński, zapuścisz, jedzie. Nie. Musisz wszystko rozebrać i cały ciąg technologiczny w tym momencie oprzeć na rozwiązaniach chińskich. Albo prosisz Pana Boga, aha, właśnie, bo jeszcze musisz prosić Pana Boga, żeby to działało z Siemensowską SCADą. Jak nie będzie dokładnie działać z Siemensowską SCADą, to jeszcze musisz oprogramowanie natywne chińskie, po czym do tego natywnego chińskiego musisz zrobić interfejsik, żeby ten interfejsik współdziałał ze SCADą, bo cała rafineria ci chodzi na SCADzie, bo tak jak postawiono tam 10 lat temu, to tak to wygląda. Cześć, no. No to w tym momencie jest duży problem. I Ukraińcy, Marku, to wiedzą. Od razu się nasuwa pytanie, bo ja nie ukrywam, jak robię sobie codzienne te przeglądy, to tego typu takich przelotów dronów to można powiedzieć jest kilkadziesiąt niemal codziennie, bo jak ja patrzę chociażby bo warto to, bardzo łatwo to sprawdzić, bo nawet jak rosyjskie media podają informacje o alarmie powietrznym w rejonie Białgorodu, tak, to tego jest masa, można powiedzieć, że praktycznie co parę godzin informacja o ukraińskich dronach jest. Czy Ukraińcy w końcu wypracowali sobie skuteczny sposób na atakowanie tej infrastruktury, bo jeszcze warto też przecież powiedzieć o tych grupach gdzieś tam partyzanckich, te podstacje kolejowe atakujące. Oczywiście, czy to, oczywiście. Czy i teraz na tym się skupią, bo przecież jeszcze nie dalej niż wczoraj kolejna akcja RDK i Legionu Wolności Rosji, którzy też mówią, że będą atakować tą infrastrukturę przemysłową. Czy my naprawdę w najbliższych miesiącach będziemy obserwować tego typu głównie informacje właśnie z Ukrainy? To ci powiem tak. Jak robią Ukraińcy, bo to można znaleźć. Najpierw muszą unieczynnić obronę przeciwlotniczą.
To znaczy puszczają drony po dwa, po trzy na różne cele, nawet niejednokrotnie w takim kluczu, po to, żeby rosyjska obrona przeciwlotnicza się odezwała, żeby nastąpił alarm, żeby tą obronę postawić na nogi i tak ze dwa, trzy czy dziewięć dronów idzie na zmarnowanie. No idzie na zmarnowanie, bo wiadomo, że część, że na pewno większość zestrzelą, ale już obrona przeciwlotnicza jest postawiona na nogi, cały czas trwa alarm przeciwlotniczy i to w jakiś sposób Rosjan usypia, że oni dają radę. I dopiero potem idzie właściwy atak w zupełnie inną stronę. Dokładnie, wtedy... tak samo widzę to po komunikatach. Jest masa, informują Rosjanie o 30-40 w trakcie nocy, chaos. A potem mamy precyzyjny atak w dany obiekt. Tak, jest chaos. Na początku jest chaos wywołany przez ten atak, a potem nagle okazuje się, że eksplodowało coś w rafinerii. Czyli o to chodzi, żeby niejako zamaskować ten atak. Dalej, jeżeli chodzi o Legion, to ja wiem, że Legion rosyjski też się zajmuje dronowaniem. No, pamiętajmy o związkach z chórem Legionu. No ale oni, wczoraj jaki wspaniały tutaj, materiał z Białgorodu z wykorzystaniem właśnie dronu. Tak, dokładnie. A pamiętajmy, bo my cały czas zapominamy, dla nas Białgorod to jest takie, prawda, to jest takie zwykłe sobie rosyjskie miasto na bezpośrednim zapleczu frontu. To jest największe w tej chwili przyfrontowe centrum logistyczne. Pamiętasz, jeszcze pół roku temu była ta akcja z zaatakowaniem dronami, to Rosjanie powiedzieli, że Białgorod był zaatakowany, a zaatakowane były magazyny. Tam się sporo spaliło mundurów, żywności, wszelkiego sprzętu i wyposażenia zimowego. Dlatego potem te mobiki takie gołe chodziły na froncie, bo to, co było, się spaliło w Białgorodzie, prawda? No więc tutaj ataki na Białgorod są jednoznaczne. Jeżeli tam masz linię kolejową, masz centrum logistyczne, no to siłą rzeczy ataki pójdą tam. Ta wojna nas bardzo dużo uczy, Mateusz, bo ja teraz czytam materiały DARPy, DARPA, która jednak w jakiś sposób wyznacza kierunki, wyznacza cele. I ona mówi o nowej taktyce, w napadzie powietrznym. O taktyce, w której idzie 3-5 maszyn pilotowanych, oprócz nich dwa razy tyle loyal wingmanów Kratosa i jeszcze idą drony. I te drony mają spowodować, które idą jako pierwsza fala, uczynnienie obrony przeciwlotniczej. Ileś tam trafi, ileś zostanie strącone, ale obrona przeciwlotnicza pracuje. To, jak pracuje i gdzie wykrywają piloci na swoich stanowiskach, plus jeszcze rozpoznanie satelitarne, sieciocentryczność pełna, ale uwaga, na stanowiska obrony przeciwlotniczej uderzają loyal wingmani, po to, żeby nie było strat. Oni są Wild Whistle, prawda? Pełnią tą rolę. I w tym momencie rzeczywiście każda obrona przeciwlotnicza strefowa zostanie rozmieciona albo poniesie tak duże straty, że przestanie być efektywna. I to jest jednoznacznie, mówią, na podstawie doświadczeń wojny w Ukrainie. Ja, Marku, co do doświadczeń, przeczytałem ostatnio bardzo ciekawą informację z ukraińskich mediów. Mam nadzieję, że to też po części będzie wykorzystane w naszym kraju, że Ministerstwo Edukacji Ukrainy planuje w ogóle w szkołach już średnich i wyższych kierunek właśnie typowo kierowany do operatorów dronów. To bardzo by się przydało. Nie zapomnijmy o jednej rzeczy. My mówimy tak o tym, jak to zrobić tą dużą armię, prawda? I teraz takie jedno stwierdzenie. A czy operatorami dronów nie mogą być dziewczyny? Mogą, no, jak najbardziej. Oczywiście, prawda? Czyli mamy dodatkową, dlaczego nie zrobimy tak jak w Szwecji, prawda? Dlaczego nie zrobimy
tak, że w jakimś stopniu pobór obejmuje także kobiety, które dajemy do poszczególnych specjalności i w tym momencie jako droniarki, prawda, one są niesamowitym wzmocnieniem armii. Dlaczego? No ale to Marku, ja, no to w takim razie no pozytywnie chyba patrzymy na wypowiedź ministra Sikorskiego, który na konferencji dotyczącej NATO powiedział, że polska armia powinna być genderowo równa wobec każdego. No, a dlaczego nie? No słuchaj, przecież mamy doświadczenia ze Skandynawii, gdzie sobie ta armia radzi. Pobór obejmuje zarówno jednych, jak i drugich, prawda? Obie płcie, czyli genderowo równie. Tylko musimy po prostu wymyśleć takie specjalności dla tych dziewczyn, żeby były, żeby wykorzystywały ich potencjał jak najbardziej. A nie było, wiesz, głupich sporów o kible i o umundurowanie, wiesz, no. Jak ja usłyszałem. Ja mam, Marku, wrażenie tylko, że. Ja mam tylko wrażenie, że my cały czas po tych dwóch latach śpimy w jednym temacie. Fajnie, nowe uzbrojenie, chociażby te zapowiedzi wczoraj ze Stanów Zjednoczonych, ale te proste rzeczy związane z obroną cywilną, z przeszkoleniem. Nie, no ten raport NIK-u jest przerażający, ale my no, o tym mówimy. Do tego też chciałem nawiązać. No, przecież on... I można trąbić, ale... Tak, tak. Ja rozumiem, że lepiej brzmi 96... Apaczów niż zbudowanie prostego i sprawnie działającego systemu obrony cywilnej, ale to trzeba zrobić. Mateusz, a sfotografujesz się na tle obrony cywilnej? Punkty w sondażach da? Może, może. No, no ale a dzisiaj przecież... widziałeś, 116 milionów ale... złotych prezydent Warszawy twierdzi, że będzie zainwestowane w obronność Warszawy. Z tego, co chociaż ja czytam te raporty, to to 116 milionów, to co najwyżej starczy na wykarczowanie lasów i jakichś skwerów pod budowę, tak? Daj Boże, daj Boże. No niech, wiesz co, ja powiem tak, ja jestem minimalistą. Niech kurwa zaczną coś robić. No i to jest, no, żeby dokładnie zaczęli. A przecież my mamy strukturę, na której można oprzeć obronę cywilną. I mamy specjalistów od tego. Tak. I ta struktura jest i ona jest w powiatach, ona jest w gminach, ona się nazywa OSP. Podłączenie obrony cywilnej pod OSP to jest rzecz, która nam obronę cywilną zorganizuje w miarę szybko i sprawnie. W wielu miejscach trzeba będzie tę straż przywrócić. Ale obrona cywilna, z tego co pamiętam, nie ma to raz, ale te przepisy, to nadzoruje, z tego co dobrze pamiętam i mówił nasz przyjaciel Aleksander Fiedorek, nadzoruje komendant Państwowej Straży Pożarnej. Ale właśnie po co? To jest to, że ustawa o obronie ojczyzny wywaliła do kosza całkowicie obronę cywilną, wobec czego wciśnięto to PSP na zasadzie: no to się komuś to trzeba dać, a straż pożarna jest pod ręką. No i skończyło się na cholery obowiązków. No i skończyło się na spisie piwnic w gminnych ośrodkach kultury itp. Tak. Wróćmy co do tych, wiesz, do stary dowcip o tym, że w wielu przypadkach polski urzędnik żyje wielką filozofią niemiecką, tutaj się sprawdza. Wiesz, tak, no ja zawsze mówię, powtarzam, tak, że 90% naszego społeczeństwa nie będzie wiedziało w momencie, gdy zawyje syrena, czy OSP, czy PSP jedzie na akcję, czy się rzeczywiście coś poważnego dzieje. Wróćmy jednak na przeszkolenia. No to wiesz, to już następna sprawa, wiesz, nam wchodzi przywrócenie PO tylko w szkołach, tylko żeby to się nie nazywało PO, tylko jakoś inaczej. Na przykład wychowanie o obronności, prawda? Czy jakkolwiek. Tak jest. No ale... Ale no, wie, no oczywiście zjechaliśmy, bo to jest temat tak rzeka, jest, na który można dużo. No ale jeżeli chodzi o to dronowanie. Tutaj nawet Bloomberg, który działania powodują, że Rosjanie mają coraz więcej obiektów martwych, które trzeba wyremontować, na których pieniądze na remonty być muszą, a tych pieniędzy wcale nie jest dużo. I opieranie w tym momencie
jedna, przemysł paliwowo-energetyczny jest jednym z filarów wojny. I jeżeli ten filar zacznie kuleć, to w Rosji się naprawdę zacznie problem. I teraz pytanie, czy Ukraińcy są zdolni do ataków tylko na ten przemysł, który jest najbardziej osłabiony, prawda? Dlatego, że obiekt tej branży jest stosunkowo łatwo wyłączyć z użycia atakami dronów, czy są zdolni do ataków na przemysł obronny? To jest duże pytanie. No Marku, to wyjmijmy zatem, wiem, że nie przepadacie za tym, ale taką szklaną kulę. Czy my będziemy jeszcze obserwować taką natężenie tego typu ataków właśnie tak, Ukraińców? Moim zdaniem Ukraińcy na przemyśle paliwowo-energetycznym się uczą. Uczą, jak te ataki najefektywniej przeprowadzać z jak najmniejszymi tratami i tak, żeby wyłączyć jak największą część tego przemysłu. Oczywiście to będzie reakcja Rosjan, ale pamiętajmy, dlaczego w tej chwili front ukraiński po ukraińskiej stronie ma problemy. Dlatego, że tam jest dosyć kiepska OPL. A dlaczego? Dlatego, że cała OPL poszła, prawie cała, duża część ukraińskiej OPL broni obiektów infrastruktury krytycznej. I no i wyprzedziłeś moje pytanie. Dlatego Rosjanie walą w bloki. To są ataki terrorystyczne, ponieważ ostatnie ataki na infrastrukturę krytyczną ukraińską wiele Rosjanom nie przyniosły. Wobec czego oni wolą stosować terror, zabijać kobiety i dzieci, a może to spowoduje u Ukraińców jakieś zaburzenia, może będą chcieli odejść od tego konfliktu, bo jak się zabije dostatecznie dużo kobiet i dzieci, to może oni się poddadzą. Tak, ale tutaj widać wyraźnie, że ataki, mimo że zima, prawda, na obiekty infrastruktury krytycznej ukraińskiej nie były wcale takie mocne. A praktycznie ilość w porównaniu do 2002 i 2023, no to jest diametralny spadek, tam chyba ktoś mówił. Diametralny spadek, bo zauważ, że też jak były komunikaty, to okazywało się, że jeden dron osiągnął cel, dwa, góra, trzy, natomiast reszta zaścielała pola szczątkami. I Rosjanie doszli do wniosku, że skoro nawet H-101 nie dają rady, no to po co? No ale Marku, to od razu riposta, ewentualna riposta na ataki ukraińskie na przemysł rosyjski nastąpi, ale może być mało efektywna. No tak, Marku, ale zwróć uwagę, czym był atakowany przemysł energetyczny Ukrainy? Pociski wystrzeliwane z Morza Czarnego i drony typu kamikadze, typu Szachid. Z tego, co widzę, co wykorzystują Ukraińcy, to jest zupełnie inny typ dronów. Ukraińcy, tak jak wspomniałeś, wypracowali odpowiedni system zestrzeliwania szachidów przy chociaż pomocy tych mobilnych grup obrony powietrznej. Dwa, wzmocnienie zachodnimi systemami obiektów przemysłowych typu Patriot, NASAMS, to wszystko poszło ten. A Rosjanie nie radzą sobie z tymi, powiedzmy to krótko, awionetkami latającymi nad obwodem białgorockim i na innych terytoriach Federacji Rosyjskiej. Tak jak mówię, to jest sprawa obrony przeciwlotniczej, której w tym momencie zawsze będzie za mało. No, dlatego obserwujemy te straty ukraińskie na linii frontu, chociażby ten dzisiejszy filmik ze zniszczenia trzech ukraińskich śmigłowców 40 km od frontu, tak? To jest następna sprawa, dronowanie na zapleczu bliskim i na zapleczu głębokim. Tutaj Ukraińcy ponoszą masę niepotrzebnych strat wynikających właśnie z tego, że obrona przeciwlotnicza poza obroną strefową obiektów infrastruktury krytycznej i samego Kijowa musi być też na froncie. Czyli popatrz, jak bardzo rośnie ranga obrony przeciwlotniczej mobilnej na tej wojnie. To teraz to mówimy, co jest najbardziej potrzebne od 3 miesięcy. Mówimy, co jest najbardziej potrzebne Ukraińcom. Amunicja artyleryjska i obrona przeciwlotnicza. Nawet o tych F-16 się mniej mówi, bo tutaj obrona przeciwlotnicza
odgrywa największą rolę, bo raz, że drony, dwa, ataki kas Rosjan. No to siłą rzeczy ta wojna bardzo wiele już zmienia, a zmieni jeszcze więcej. Obrona przeciwlotnicza i artyleria naprawdę zaczynają rządzić polem walki. Marku, na koniec prosiłbym Cię o skomentowanie, no bo ten temat również dotyczy tej dywersji, no bo mamy wkroczenie po raz kolejny już Legionu Wolności Rosji i Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego na terytorium Federacji Rosyjskiej. Nie jest wielką tajemnicą, że obie formacje koordynowane są przez ukraiński wywiad i wspierane. Na czym to ma polegać? Bo ja czytam komentarze, no wejdą, postrzelają, zrobią chaos i zaraz się wycofają. Czemu mają służyć tego typu sytuacje? Tak, to jest po pierwsze zauważ, że tam są przejmowani rdzenni Rosjanie. Czyli tutaj mamy tutaj jest taki rodzaj propagandy. Uważajcie, są także żołnierze, którzy będą walczyć z Putinem, oni są Rosjanami. Oni są takimi samymi Rosjanami jak wy. Dlaczego popieracie człowieka, który was niszczy, a waszych synów wtrąca do grobu? To jest jedno, to jest przekaz do samych Rosjan. Po drugie, to jest przekaz do Ukraińców, podprogowy na zasadzie są jeszcze Rosjanie, którzy są normalni, którzy są naszymi sprzymierzeńcami i tutaj, prawda, razem z nimi możemy wojować, ale także to jest przekaz do Zachodu. To jest bardzo ważny przekaz, bo pamiętaj, że wszystkich nas Zachód oskarżał o dziką rusofobię, wszystkich nas z Europy Środkowo-Wschodniej, o dziką rusofobię i o to, że nienawidzimy Rosjan za to, że są Rosjanami. A poproszę, no, są Rosjanie Putina i są Rosjanie, którzy chcą z Putinem walczyć. Czyli to nie jest taka sprawa prosta z tą rusofobią państw Europy Środkowo-Wschodniej, tylko może wina jest po stronie Rosjan od Putina, prawda? To jest, Marku, bardziej psychologiczne. Bardziej psychologiczne niż same efekty wojskowe. A czy tu nie możemy się też doszukiwać wątku zbliżających się wyborów prezydenckich? No bo dzisiaj też krąży po internecie ten filmik, jakiś Rosjan z jakiejś, chyba z tego co pamiętam, wyprawiając grupy żołnierzy piechoty morskiej, którzy twierdzą, że będą atakować lokale wyborcze. Mamy komunikat obu tych jednostek, o których wcześniej wspominałem, a za przecież weekend wybory. No właśnie, i pokazanie Rosjanom, że Putin nie opanowuje całego terytorium Rosji, że terytorium Rosji jest dostępne dla tych Rosjan, którzy się Putinowi sprzeciwiają, nie dla wroga. Bo gdyby to był atak ukraiński, to paradoksalnie on by spowodował konsolidację Rosjan wokół Putina. Wróg wkroczył na świętą ziemię Rusi. A tutaj co? No też Rosjanie, no i oni są przeciw Putinowi. Znaczy to jest próba takiego narzucenia przewrotu kopernikańskiego. Można być przeciw Putinowi. Można. I można z tym Putinem walczyć i można być Rosjaninem, a nie jakimś zapadnikiem, polskim najemnikiem czy różnym innym takim. Marku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa gorąco odsyłam na media społecznościowe Marka, do których link znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam oczywiście do obserwowania codziennej relacji na profilu War News i zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Moim i Państwa gościem był przyjaciel mojego kanału, Marek Meissner. Dziękuję Mateuszu, dziękuję Państwu. Sponsorem programu były Militaria.pl.